Hotel F1, trochę odnowiony, z widokiem na cmentarz z jednej strony, z drugiej strony widok na tą ulicę i ten tutaj budynek. Czyli ten budyneczek widzimy z hotelu, także średnio zachwycające widoki, ale ja mam akurat widok na tą ścianę, czyli okna mam tu po tej stronie, tam gdzieś u góry. Wbijaj koda. Prawie jak Turcja, 5 gwiazdek, ty. Kurde, ale luksus. Druga część pokoju oddzielona taką ścianką bez drzwi i w drugiej części również dwa łóżka, są one rozsuwane, można je zsunąć jakie małżeńskie. A tutaj okno i widok z okna na ulicę i tu na budynek. Jesteśmy na trzecim piętrze, także dosyć wysoko. Tam są inne hotelowe pokoje. Najciekawsza z całego pokoju jest łazienka. Łazienka jest niewielkich rozmiarów. Jakby nie powiedzieć, nawet bardzo małych. Ledwo się tutaj mieścimy. No ale jest. Jest toaleta. Jest malutki prysznic. Zobaczcie, ja tu przyłożę rękę, żebyście widzieli, jakie to rozmiary są. Czyli prysznic praktycznie, nie prysznic, tylko umywalka praktycznie wielkości mojej dłoni. Prysznic jest spoko. Rozmiar prysznicu tutaj nie jest jakiś zbyt mały, ale po wyjściu zaraz tu mamy toaletę i widzicie, że tu nawet nie idzie stąpnąć, żeby się z prysznica przebrać, także nie brakuje też zakluczania, a nie zawsze wiecie, no jesteście całą rodziną, przyjedziecie z kumplami i kumpel was zaatakuje w łazience. Niedobrze. Hotelowa restauracja na poziomie 0, idziemy coś zjeść. Hotel możemy nazwać bardzo budżetowym. Ale śniadanie za to nadrabia. Co prawda nie ma szynek, nie ma sera, nic na słono, gorzko i tak dalej. Wszystko na słodko. Ale jest jakiś jogurcik, także białko uzupełnimy, co jest najważniejsze. Cały hotel jest w klimacie jakiegoś statku. Tak też w swojej takich szkicach jest przedstawiany. Wygląda to naprawdę, jakbyśmy byli na jakimś świętowniku. Zobaczcie kajuty i tak dalej, ale są tu takie wzornictwo na samochody. W zależności od rodzaju pokoju są one zwane cabrio. Jeśli ktoś ma pokój po prostu bez toalet, no to są do dyspozycji. Jest kabina prysznicowa z siedziskiem, no i oczywiście zwykła toaleta, umywalka. A tu wychodzimy i mamy swoje pokoje. Hotel jako baza wypadowa, noclegowa, jak najbardziej jest ok. Nie jest zbyt blisko do metra, ale do tramwaju mamy jakieś 5 minut drogi. Stamtąd możemy przesiadać się bezpośrednio na inne środki transportu, komunikacji miejskiej, więc nie jest źle. Do samej wieży, stąd jeśli byśmy chcieli przejść na pieszo, jest około 40 minut drogi, także też można zrobić taki spacerek, nie jest tragicznie. No wiadomo, cena robi swoje, coś za coś, jeśli nie mamy zbyt blisko centrum noclegu, no to musimy trochę dalej pojechać. Czy w hotelu jest komfortowo? Powiedziałbym, że jest po prostu tanio. I tak to zostawmy. Nie jest źle, przede wszystkim jeśli macie nocleg na kilka dni, tak jak to ja wziąłem dwa noclegi, co powoduje, że no praktycznie jeśli chcecie trochę pozwiedzać, to tutaj tylko nocujecie, no i resztę spędzacie czasu sobie poza tym hotelem, więc nie ma tutaj co za dużo wymagać, bo i tak was praktycznie tutaj nie ma. Także nie jest tragicznie, szczególnie na przespanie się, trochę hałasów, bo drzwi są bardzo mało szczelne i jak słyszycie, za mną jest ten hotel, zobaczcie, tam jest. Także jak słyszycie tutaj dobiegające dźwięki ulicy, one też wszystkie dobiegają oczywiście w nocy do waszego hotelowego pokoju. Także to też minus, ktoś tam kręci się zawsze na korytarzu. No ale po dłuższym spacerze, po Paryżu, po zwiedzaniu, no to wiadomo, że też będziecie bardziej zmęczeni, co spowoduje, że łatwiej zaśniecie. Także trzeba się doszukiwać tych plusów w całej tej sytuacji. A tutaj macie odcinek z całego wypadu naszego do Paryża. Zobaczcie też lot, jeśli was interesuje to, jak wygląda przelot samolotem, kontrola bezpieczeństwa i te sytuacje, na które musicie zwrócić uwagę. Nie zapomnijcie o subskrypcji kanału. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć!